Do jakiego zbioru należy liczba 3,40 w nawiasie 28? Zastanówmy się, co oznacza ten nawias. Ten nawias to oznaczenie tak zwanego okresu, czyli jest to informacja, że ta liczba w nawiasie w rozwinięciu dziesiętnym się powtarza. Zapiszmy tą liczbę jeszcze raz. To jest 3,40 i teraz ta liczba w nawiasie będzie się powtarzała. 28, 28, 28 i tak dalej, i tak dalej. 28 się powtarza. Łatwiej jest oczywiście zapisać nam 28 w nawiasie. Ważna informacja dla Was. W Stanach zamiast nawiasów używa się kreseczki zapisywanej na górze. Wyglądałoby to tak. 3,4028 i kreseczka na górze. Przypominam również, że my używamy przecinka jako oddzielenia całości od części dziesiętnych, ale w Stanach używają do tego kropki. W związku z tym w Stanach nie byłoby tu przecinka, tylko byłaby kropeczka. Czyli w USA zapiszą to tak. Taka ciekawostka dla Was. Zastanówmy się w takim razie, do jakiego zbioru należy ta liczba. Największym zbiorem, który poznaliśmy, był zbiór liczb rzeczywistych. W zbiorze liczb rzeczywistych mieliśmy liczby wymierne i niewymierne. Na pewno ta liczba będzie w zbiorze liczb rzeczywistych, czyli na pewno jest liczbą rzeczywistą. Liczba rzeczywista. Tak naprawdę liczby rzeczywiste to są wszystkie te, które da się zaznaczyć na osi liczbowej. Poznaliście ją już wcześniej. Czyli mamy oś liczbową. Tu jest 0, 1, 2, 3. Wcześniej minus 1, minus 2, minus 3. Ta liczba będzie się znajdowała gdzieś. Jeszcze zróbmy czwórkę. Tu będzie połowa, czyli gdzieś w tym miejscu. Czyli ta liczba znajduje się na osi liczbowej, jest rzeczywista. Czy ta liczba będzie wymierna, czy niewymierna? Przypominam, że liczba niewymierna to taka, którą przedstawimy za pomocą ułamka. Czyli możemy napisać, że P jest wymierna. Wtedy i tylko wtedy, gdy P da się zapisać za pomocą ułamka M przez N, gdzie M i N są liczbami całkowitymi. Jeśli mówię, że P jest wymierna, to znaczy to samo, że mogę zapisać ją jako taki ułamek. W związku z tym pytanie do naszego zadania. Czy tę liczbę da się przedstawić jako taki ułamek? Sprawdźmy. Niech X będzie równy naszej liczbie z zadania. Zastanówmy się, ile to będzie 1000x. Zastanówmy się, ile to będzie 10000x. 10000x. Jedyny powód, dla którego biorę 10 tysięcy, to taki, że chcę mieć ten przecinek maksymalnie po prawej stronie w liczbie. A mnożąc przez 10 tysięcy, mogę go przesunąć właśnie o 4 miejsca w prawo. Pamiętaj, za każdym razem, gdy mnożysz ułamek dziesiętny przez 10, przez liczbę 10, przesuwasz przecinek o jedno miejsce w prawą stronę. 10 tysięcy to jest inaczej 10 do potęgi czwartej. Czyli przesuwamy przecinek o 1, 2, 3, o 4 miejsca. W związku z tym to będzie 3,4028,28,28 i tak dalej. X to jest prawie 3,5. Jak pomnożę x przez 10 tysięcy, to dostaję prawie 35 tysięcy. Pomyślmy teraz o 100x. 100x. Ile to będzie? Robimy to ćwiczenie tylko dlatego, że chcemy dostać dwie liczby, które potem odejmiemy i tę część, która się powtarza, zniknie. Wtedy będziemy mieli łatwo. Zatem 100x. Ile to będzie? Przesuwamy przecinek o ile miejsc? O 2 miejsca. W związku z tym 100x to jest 340
28, 28 i tak dalej. Teraz mamy ciekawy moment. Zapisaliśmy te dwie liczby jako wielokrotności x. Teraz, jeśli odejmę mniejszą od większej, co się stanie, jak myślicie? Tak jak mówiłam wcześniej, ta część okresowa, powtarzająca się, powinna zniknąć. Sprawdźmy. Po lewej stronie dostaniemy 9900x, a po prawej stronie te części znikną, zredukują się i teraz musimy odjąć 8, odjąć 0, to jest 8. 2 odjąć 4 się nie da, musimy zastosować tutaj odejmowanie pisemne. Musimy sobie pożyczyć od czwórki, to będzie 3. Tu w związku z tym jest 10. Teraz od dziesiątki do dwójki tu będzie 9, a tu 12. 12 odjąć 4 to jest 8. 9 odjąć 3 to jest 6. 3 odjąć nic to jest 3. 3 odjąć nic to jest 3. Czyli wyszło nam, że 9900x równa się 33688. Chcemy mieć samego x. Podzielmy stronami przez 9900. Podzielmy przez 9900 lewą stronę i prawą stronę. Tutaj nam się te liczby skrócą i zostaniemy z x, które jest równe 33688 dzielone na 9900. Zobaczcie, x to była liczba z pytania, czyli ta liczba. Wyraziliśmy ją jako ułamek. Świetnie, zatem teraz wiemy, że jest to liczba wymierna, czyli to jest liczba rzeczywista, jest to też liczba wymierna. Wiemy to stąd. Ten sposób, który tutaj wykorzystaliśmy, przyda się zawsze, gdy mamy liczbę z rozwinięciem dziesiętnym okresowym. Uogólniając, liczby, które mają w rozwinięciu okres, są wymierne, a te, które mają rozwinięcia nieskończone i nieokresowe, będą niewymierne, na przykład liczba pi. Kolejnym zbiorem był zbiór liczb całkowitych, ale widać od razu, że ta liczba nie jest całkowita, zawiera część ułamkową, nawet na osi zaznaczyliśmy ją pomiędzy liczbami całkowitymi. Nie jest też liczbą naturalną. Zatem podsumowując, liczba z naszego zadania jest wymierna i rzeczywista. To wszystko, co w tej chwili możemy o niej powiedzieć.